Jedną z mało inwazyjnych metod służących do zamykania żylaków w obrębie kończyn dolnych jest skleroterapia. Metoda ta polega na podaniu do światła żyły za pomocą specjalnie skonstruowanej, bardzo cienkiej, delikatnej igły leku, który powoduje włóknienie światła tej żyły i powoduje, że żyła zapada się pod skórę, przestając być widoczna. Do leczenia za pomocą skleroterapii możemy kwalifikować pacjentów z dużymi żylakami, jak również z żylakami zdecydowanie mniejszymi, z cienkimi żyłkami, tak zwanymi siatkowatymi, wystającymi lekko ponad skórę, oraz również pacjentów z problemami estetycznymi, z tak zwanymi teleangiektazjami, czyli pajączkami naczyniowymi widocznymi w obrębie skóry kończyn dolnych. Skleroterapia jest bardzo mało bolesnym zabiegiem. Specjalnie skonstruowana do tego celu igła zapewnia minimalną bolesność, jak również lek, który podajemy do światła żyły, jest lekiem pierwotnie skonstruowanym, wymyślonym do tego, aby był lekiem przeciwbólowym, w związku z tym bolesność tego zabiegu jest minimalna. Bardzo bolało to ukłucie? Nie. Po zabiegu pacjent powinien stosować specjalistyczne pończochy uciskowe, które dopełniają cały proces leczenia i powodują, że efekt skleroterapii jest dużo lepszy. Skleroterapia może być zabiegiem, który jest samodzielną metodą leczenia żylaków, jak również jest zabiegiem dopełniającym laserową operację żylaków w obrębie kończyn dolnych, kiedy to za pomocą lasera zamykamy główną żyłę odpowiedzialną za powstawanie żylaków w nogach, a następnie za pomocą skleroterapii poprawiamy efekt leczenia, powodując, że zmienione żylakowato-bocznice zamykają się i zapadają się pod skórę. Nie martwimy się o to, że skleroterapia spowoduje deficyt ukrwienia skóry w obrębie nogi, bo jeśli jest to zabieg przeprowadzony w sposób właściwy, to przepływ krwi pozostaje zachowany, bo te zamknięte żyły przestają funkcjonować, ale przejmują ich funkcje żyły, które są cały czas działające. Dzięki więc połączeniu metody laserowej i skleroterapii możemy pacjentów z dużymi żylakami leczyć bez konieczności hospitalizacji, bez konieczności nacinania skóry i powstawania blizn i bez potrzeby znieczulenia z udziałem anestezjologa.